Czołem, witajcie, ja jestem Obra, a to nasz czwarty odcinek z Minecraft na hardkorze w wersji 1.17. Słuchajcie, startujemy nasz piąty dzień właśnie na tym świecie i jest to zarazem, słuchajcie, nasz czwarty odcinek. Postawiłem sobie tutaj właśnie nowości minecraftowe z 1.17, żeby, słuchajcie, tutaj był potek na wypadek, gdyby, słuchajcie, jakiś zombiak chciał mi tutaj przyjść. A teraz tak totalnie, słuchajcie, bez żartów. Ogarnąłem sobie troszeczkę ekwipunek. Wiadomo, w dzisiejszym odcinku bardzo chciałbym zrobić enchanting table, bo mamy zarówno obsydian, mamy, słuchajcie, trzcinę cukrową, mamy diamenty i mamy skórę. Dodatkowo, słuchajcie, też w ogóle wyczaiłem jedną bardzo ciekawą rzecz, że mamy tutaj, słuchajcie, w tej wiosce krowy. Ja nie chcę się w niej, słuchajcie, zatrzymywać na dłużej, ale skoro już krówki tutaj są, to wydaje mi się, że spoko by było je o tyle rozmnożyć, żeby po prostu mieć, słuchajcie, więcej skóry na przykład właśnie książeczki, na enchanty i mnóstwo innych rzeczy. Mamy także lazuryt i właśnie dzisiaj, słuchajcie, enchantami się zajmiemy. Bardzo wam dziękuję w ogóle za mnóstwo komentarzy, słuchajcie, w sprawie tej serii, bo ja ogólnie w Minecraft 1.17, przypomnę, jestem nowy, ale wy na pewno macie mnóstwo doświadczenia i pisaliście mi komentarze, które oczywiście serduszkowałem i z nich się bardzo wiele rzeczy nauczyłem. No i teraz tak, słuchajcie, właśnie już bez nawet przedłużania, bo to nie o to chodzi, zaczniemy sobie, słuchajcie, od właśnie tych książek, o których mówiłem, aby, słuchajcie, po prostu móc zrobić tutaj enchanting table. Mamy akurat, słuchajcie, tej trzciny troszeczkę więcej, więc wydaje mi się, że spoko by było ją tutaj, słuchajcie, zasadzić, bo dlaczego miałaby tutaj nie rosnąć? Tutaj akurat, wiecie, rosną buraki, jakieś różne zboża, coś, co nam totalnie się nie przyda, sorry, jakby, uwierzcie mi, to nam się nie przyda. No i tutaj jest konik, słuchajcie, i tego konika na pewno spoko by było oczywiście nazwać. Mamy też, słuchajcie, villagerów, u których, no, można różne rzeczy robić. No akurat, słuchajcie, może nie u wszystkich, ale u tego, gdyby przynieść mu węgiel i dostać od niego emeraldy, no naprawdę spoko sprawa, co nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzymamy też oczywiście kości na wypadek, gdybyśmy znaleźli wilka, to go oswoimy i zrobimy psa. Tutaj były ziemniaki, ale już ziemniaków, słuchajcie, w tym momencie nie ma. I teraz tak, słuchajcie, robimy sobie enchanting table, o którym właśnie takie cały czas mówiłem. Spoko, to jest nasz pierwszy enchanting table na hardkorze, słuchajcie, w piątym dniu. Czy to jest dobry wynik? Nie wiem, ale wiecie, ja cały wczorajszy odcinek to spędziłem między innymi na diaksach i też w ogóle pisaliście mi, że diaksy wypadają o wiele i w ogóle respią się o wiele częściej niż do tej pory w innych wersjach Minecrafta. A ja, wiecie, tak jak już powtórzę, jeszcze raz powtórzę, ja się zatrzymałem survivalowo na wersji 1.0, gdzie w ogóle weszły po raz pierwszy właśnie enchanty oraz potki, więc no błagam, jakby dajcie mi święty spokój, nie bijcie mnie, że ja czegoś nie potrafię, no, czy nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, enchantujemy nasze rzeczy. Będę chciał na pewno stworzyć właśnie diamentowy kill-off. To chyba nikogo nie dziwi, bo będziemy lecieć czy to do Netheru, czy gdziekolwiek, słuchajcie, indziej. To na pewno właśnie diamentowy kill-off nam się przyda i to w dodatku chyba fajnie by było go zenchantować. No i słuchajcie, kolejną rzeczą wydaje mi się, że będzie siekierka. Ogólnie sama diamentowa siekierka wcale nie jest dużo lepsza od tej żelaznej, jasne, to jakby chyba każdy kuma. Ale wiadomo, że w tej nowej wersji Minecrafta po prostu bicie się siekierami jest bardzo dobre i tutaj po prostu to bicie będzie delikatnie szybsze. Tutaj jest one attack speed, czyli szybkość 1, a tutaj szybkość 0,9. Czyli 10% różnicy, niby niewiele, a zarazem, słuchajcie, dla mnie wiele, więc na pewno sobie ją właśnie weźmiemy. I na sam koniec, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze napierśnik, bo mamy póki co właśnie tutaj żelazny, zrobimy sobie właśnie diamentowy i mam nadzieję, że wszystko sobie to zenchantujemy. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny odcinek. Ja tylko przypomnę, żebyście zasubskrybowali kanał. Jeśli jesteście nowi tutaj, to zostańcie na dłużej. Dobiliśmy 250 000 subów, więc lecimy po więcej i pamiętajcie, że to jest hardcore, słuchajcie, więc mamy tylko jedno życie. Kiedy padniemy, no to sorry, amigo, nie ma dalszej gry. No, a teraz, słuchajcie, możemy sobie już płynnie przejść właśnie do enchantowania. Zaczynamy, słuchajcie, od kill-offu i teraz tak, to jest efficiency 1, efficiency 1, efficiency 1, no to słabizna. Na siekierze jest efficiency 1, efficiency 1, efficiency 1, czyli, słuchajcie, no wiadomo, że po prostu szybkość. Na klacie natomiast mamy protection 1, dobra, no to co, klatkę sobie zenchantujemy na protection 1, zawsze spoko, po prostu ta ochrona 1 lepsza niż nic, więc moim zdaniem naprawdę okej. Okay. Następnie weźmiemy kill-off, teraz znowu jest efficiency, słuchajcie, też jedynka. Tutaj, słuchajcie, też jest efficiency jedynka. No to co, zenchantujemy sobie to na jedynkę, to też sobie zenchantujemy na jedynkę. Co nam, słuchajcie, za różnica? Jeszcze niezniszczalność za darmo. No to żyć nie umierać, dziękuję pięknie w takim razie. No i teraz tak, sorry amigo, ale wyrzucamy to, to dajemy, słuchajcie, na dwójkę, to dajemy teraz na jedynkę. Klatkę też sobie wyrzucę, możecie powiedzieć, że, ale czemu ty to wyrzucasz, dobra? Po co? Przecież to może być się przydało. Szczerze,
Szczerze, niedługo będziemy mieli sam... Uuu, Feather Falling 1, to ja sobie to wezmę. I Protection 1, świetne buty. Ja sobie niedługo zrobię full, słuchajcie, diamentowe EQ, więc naprawdę się nie martwcie, ja sobie to ogarnę. To sobie też oczywiście, słuchajcie, wywalam, bo to są już używane rzeczy, więc sobie stworzymy w takim razie nowe, zarówno to, jak i właśnie stworzymy sobie, słuchajcie, nowy hełmik i sobie właśnie to wszystko zenchantujemy. Serio, może to nie są jakoś mega potrzebne rzeczy, abyśmy teraz sobie to wszystko idealnie enchantowali, bo to jest tylko żelazne. Ale szczerze, to tak jak już mówiłem, to jest hardcore, więc ja się po prostu będę pewniej czuł, kiedy wszystko będziemy mieli na tą ochronkę 1. Część nawet właśnie już jest diamentowa, więc naprawdę bardzo spoko. Wyrzucamy sobie to, ziemniaczki sobie zachowamy, diamenty sobie zachowamy, oczywiście, słuchajcie, enchanting table zabieramy także, słuchajcie, z nami i terota, słuchajcie. Bierzemy oczywiście crafting, bierzemy to, bierzemy, słuchajcie, nasze łóżeczko, naszą skrzyneczkę też myślę, że możemy wziąć. I wiecie co, pomyślałem, że może jeszcze byśmy łopatę sobie zenchantowali. Może to jest dobry plan, słuchajcie, dlaczego mielibyśmy nie skorzystać, tak szczerze, totalnie, dlaczego mielibyśmy, słuchajcie, nie skorzystać, skoro mamy i tak jeden diament i mamy, słuchajcie, od razu gotowy enchanting table, to dawajcie, zenchantujemy sobie, słuchajcie, od razu łopatę. Na tą szybkość jedynkę i jeszcze ta niezniszczalność. No wspaniale, słuchajcie, naprawdę wspaniale mi się współpracuje z tym hardcomerem w Minecrafcie. Wywalamy to i teraz, słuchajcie, ta trzcina. Czy my zabieramy tą trzcinę? Zabieramy tą trzcinę. Czy my zabieramy też skórę, słuchajcie, od krów? Zabieramy, bo my spadamy, słuchajcie. My lecimy oczywiście na dalszą eksplorację. Tutaj jest golem, którego oczywiście można by rozwalić i od niego dostać, słuchajcie, żelazo, ale no nie. Zostawiamy oczywiście mamę z krową. Nie myślcie, że ja będę tutaj, słuchajcie, mamę zabierał i tą jakby malutką. Nie, w ogóle to, słuchajcie, totalnie odpada. I możemy jeszcze sobie zabrać, słuchajcie, snopy siana. Wydaje mi się, że troszeczkę możemy ich zabrać. One zawsze, słuchajcie, się przydadzą. Bierzemy oczywiście, słuchajcie, naszego konika i lecimy, słuchajcie, w dal. Dokładnie tak wyruszamy, słuchajcie, na przygodę. Lecimy, słuchajcie, znajdować miejsce, w którym chcielibyśmy się, słuchajcie, osiedlić. Bo jakby, wiecie, na pewno fajnie by było dzisiaj znaleźć jakieś, wiecie, geodę i na przykład nowe surowce. Fajnie by było zrobić mnóstwo różnych nowych rzeczy. Tu w ogóle, słuchajcie, ruina portalu, więc też sobie bardzo chętnie, słuchajcie, tutaj odkryję, zwłaszcza, że już w tym momencie mam szybką łopatę, więc jakby totalny chill. Mamy też obsydian, więc go oczywiście zabieram. Ale tak jak mówię, przede wszystkim też chciałbym zadbać o to, abyśmy znaleźli miejsce na domek. Wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Dobra, dawaj mi tutaj, to przerobimy sobie na to. I co? Teraz, słuchajcie, szukamy tej skrzyneczki, prawda? Tylko, że jak to ma tak, słuchajcie, długo trwać, to może... Ja myślałem, że jednak ta łopata jest trochę szybsza. Tak szczerze, bez beki, totalnie bez beki. Naprawdę myślałem, że jest trochę szybsza. A w takim tempie to mi prędzej koń, słuchajcie, ucieknie, niż ja to zrobię. No mamy ten obsydian, więc wiecie, ja wezmę ten obsydian, bo jednak my będziemy robić portal, nie portal, to na pewno nam się, słuchajcie, przyda. Ale naprawdę ja chciałem skrzyneczkę, a zanim ja się do niej dokopię, to gościu minął wieki. No dlatego, słuchajcie, olać tą skrzynkę, ale mamy tutaj pod dostatkiem obsydianu. Słuchajcie, zgarniam cały obsydian. My mamy, wiecie, diamentowy kill off. On normalnie klocek obsydianu kopie w 15 sekund. Z tą efektywnością 1, podejrzewam, że ten czas się skraca o jakieś 2 sekundy, więc dalej to trwa na pewno sporo czasu, ale dzięki temu będziemy mogli, słuchajcie, podbić Nether albo dzisiaj, albo w jakimś jutrzejszym odcinku, może jak znajdziemy właśnie sobie domek i postawimy sobie wtedy portal, bo ja miałem tego obsydianu chyba z 6 sztuk, z kilka wydałem oczywiście na ten enchanting, ale teraz, słuchajcie, już mam 8! 8 już w tym momencie mam, a do portalu potrzeba 10, więc w zasadzie ja zgarniam, słuchajcie, te dwa klocki i już jesteśmy gotowi, żeby robić portal. Ej, serio, no beka beką, ale nie spodziewałem się, że my będziemy tak szybko podbijać, słuchajcie, Nether. A oczywiście Nether równa się, słuchajcie, Netheryt, a Netheryt to jest coś, na czym mi cholernie, słuchajcie, zależy. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mi na tym, słuchajcie, zależy. No dobra, zawijamy na górę i lecimy na podbijanie nowego świata, słuchajcie. Ja tylko przypominam o sklepie www.abraety, pierwszy link w opisie do każdego zamówienia. Dokładam zdjęcie z autografem odręcznie przeze mnie podpisanym gratis, za darmo. Czy zamówicie sam, słuchajcie, kubeczek, czy zamówicie sobie bluzę, czy zrobicie duże zamówienie, autograf macie w gratisie www.abraety, pierwszy link w opisie. Wpadajcie i zamawiajcie własne rzeczy z Abra Team. Widzę, że, słuchajcie, słoneczko nam już zachodzi, więc no, tutaj zaraz będzie, słuchajcie, nam się szykował 6. dzień. Oczywiście każdą nockę będę chciał, słuchajcie, przekimać. Dobra, to lecimy w takim razie w tamtą właśnie stronę. Pójdziemy sobie, myślę, tak siak owak i będziemy robić sobie, słuchajcie, no już miejsce pod życie. Tylko to nie jest też tak, że ja potrzebuję, słuchajcie, jakiegoś idealnego miejsca, żeby się rozbić, że ono ma być najwspanialsze na świecie. Nie. Ja potrzebuję, słuchajcie, spoko miejsca, gdzie będzie wioska, gdzie będzie dużo zwierząt i gdzie będzie jakiś fajny biom, jak na przykład właśnie lód czy coś w tym stylu. Ja po prostu lubię, słuchajcie, takie klimaty. Dobra, czy konik, ty to w ogóle przeskoczysz, gościu? Dobra, okej, dobra.
No, przeskoczył. Dobra, ej, to jest mega zwinny koń, naprawdę. To jest, ten koń to jest taki ziomal, że po prostu mało jest takich ziomali w Minecrafcie. Tutaj widzę, że całkiem fajny teren, ale słuchajcie, wioseczki nie ma. Ja potrzebuję takiej wioski centralnie, słuchajcie, osadzonej w miejscu, gdzie ja właśnie będę mieszkał. Tylko przydałoby się przekimać. Ja naprawdę, słuchajcie, w nocy nie za bardzo chcę lecieć, więc chyba konik, zmuszeni jesteśmy gdzieś tutaj się rozbić. Oj, do kanionu to ja cię nie wpakuję. O, nie, stary. Nie tym razem. Tym razem to na pewno do kaniony wylatywać się nie będziemy. Tu jest lawa, tu jest też, słuchajcie, miedź. Dobra, czy ja przejdę jakoś ten... O... Wow! Gość strzela w mojego ko... Nie, to w ogóle wypadł mi z baru, byniu, nie. Dobra, czy tu jest jakieś sensowne, słuchajcie, przejście? Jak tu nie ma sensownego przejścia, to ja, słuchajcie, po prostu poustawiam to, okej, dobra, konik powinien przez to przejść, dobra, pięknie, słuchajcie, przechodzi, dobra, pyk, tutaj ładnie przeskakujemy, dawaj, pyk, przeskakujemy i tutaj też przeskakujemy, dobra, siubidubidab, no i dobra, jedziemy, kozy? Ej, a kozy to nie miały być w tym Minecrafcie? Czekajcie. Zajmiemy się, słuchajcie, nimi rano. Teraz koniecznie wbijam, słuchajcie, do środeczka. I co? Ja muszę przekimać, słuchajcie, ja muszę koniecznie przekimać, ale kozy nie miały być, słuchajcie, w tym... Teraz jest 1.17, a kozy nie miały być w Minecrafcie 1.18? Nie, chwila, bo ja słyszałem, że one są niedopracowane i one miały być dopiero potem, słuchajcie. Rozpoczęliśmy 6 dzień. To są kozy! Ej, sorry, że ja się tak jaram, ale naprawdę dla mnie to jest takim sztosem. Dobra, zgarniam sobie też, słuchajcie, drewienko. To na pewno, słuchajcie, drewienko sobie weźmiemy i przerobimy sobie od razu na patyczki, moi drodzy, żebyśmy mieli ich dużo. Ale to są kozy! Ja nie chcę oczywiście, słuchajcie, przy kozach zamieszkać. Jakby szukamy oczywiście miejsca do zamieszkania gdzieś dalej, ale chciałbym, słuchajcie, rozwalić kozę i zobaczyć, co z niej wylatuje. Bo tak jak już wspomniałem, słuchajcie, ja w tym Minecrafcie 1.17 jestem absolutnie nowy, więc musimy wszystko przetestować. Będę chciał też zobaczyć, czy, słuchajcie, koza, jak ją uderzę, czy będzie mnie atakować albo na mnie pluć, bo ogólnie kozy to są do... Ej, one powinny atakować, bo w realu to by koza mnie zaatakowała, tak wiecie, taka prawdziwa koza, nie? No dobra, ej, ale piękny mob, tak szczerze? Wiadomo, że to jest, no, chyba najnowszy mob w Minecrafcie, jeśli chodzi o takie moby użytkowe, no nie? No bo wiadomo, że są jeszcze axolotle, czy chociażby są te squidy i tak dalej, ale taki z tych normalnych mobków. No to jest, słuchajcie, chyba ten najnowszy. No to wiadomo, że będzie najładniejszy. Ale ten jest naprawdę wyjątkowo ładny. No dobra, gościu, bardzo mi przykro, ale cię rozwalam. I niestety, ale słuchajcie, z kozy nic nie wylatuje. No szkoda, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, słuchajcie, ten mob i wiem, że kozy muszą żyć w górach. No to nie ulega żadnym wątpliwościom. Nie podejrzewam, aby kozy mieszkały na jakichś tutaj pustyniach czy coś w tym stylu. A może i są kozy pustynne? Napiszcie mi w komentarzach, ja mam przecież prawo się mylić jak najbardziej. No kurczę, ja tylko mówię, że podejrzewam, że tam nie mieszkają. Ale kto, słuchajcie, wie. Piszcie komentarze, bo ja tak jak mówiłem, czytam oczywiście wszystkie. I teraz tak, tam był creeper, to lecimy oczywiście dalej. Tam widzę, że jest jakieś źródełko wody. Są też, słuchajcie, krowy, więc krowy na pewno chętnie zbiorę, bo one dadzą skórę. Tak, słuchaj. Oj, przepraszam, koniku. Skóra na pewno mi się, słuchajcie, przyda. Ej, ale w ogóle ten koń robi taką kolosalną, słuchajcie, różnicę. Naprawdę, dzięki niemu możemy, słuchajcie, tak szybciutko sobie pomykać tutaj po tym świecie. To jest genialne, słuchajcie. Absolutnie, to jest naprawdę genialne. Dobra, krowy, chodźcie tutaj szybciej. Pyk. Ej, czy ja w ogóle cię rozwalę bez krytykala? Nie rozwalę cię bez krytykala. No szkoda. Dobra, daj mi tą skórę, bo widzę, że mi się, słuchajcie, skóra nie zebrała. Tutaj też leży skóra niepodniesiona, więc oczywiście zbieramy. Trzcina cukrowa też, słuchajcie, no nie ma takiej opcji. No jesteśmy na bagnach, no to skoro już jesteśmy, to zbieramy. Fest zbieramy, słuchajcie. Ja jej nie potrzebuję jakoś mega dużo, bo oczywiście zrobię sobie farmę trzciny cukrowej w momencie, gdy się gdzieś rozbijemy. Ale tak czy inaczej zawsze po prostu warto ją tutaj wziąć. Dobra, już więcej to nie bierzemy, słuchajcie, lecimy dalej. No i też nowością chyba, słuchajcie, jest to, że w tej wersji te dead basze, te zwiędłe jakby krzaki, respią się na bagnach, tak? Czy to jest w ogóle, słuchajcie, ten zwiędły ten jakby krzak? Tak mi się, słuchajcie, wydaje, no bo wylatują nawet z niego patyczki. W poprzednich wersjach Minecrafta, słuchajcie, wydaje mi się, że one się też na bagnach respić nie respiły, ale to mi też potwierdzicie w komentarzach. I w ogóle swoją drogą, słuchajcie, jesteśmy na koordynatach -1000 na 1200, więc my bardzo powoli przemierzamy ten świat. Naprawdę, ja myślałem, że my jesteśmy gdzieś dalej, a tu się okazuje, że wcale jakoś wybitnie, słuchajcie, dalej nie jesteśmy. Czekajcie, bo tutaj jest krowa, okej, okay. Czy ja mogę cię rozwalić? Czekaj, ja wiem, że trzeba, słuchajcie, tutaj wolno uderzać, ale na tym, słuchajcie, koniku to naprawdę tak ciężko je trafić, że okej, dobra, teraz pyk i teraz pyk.
i teraz pyk, i teraz pyk. Dobra, dziękuję. Zbieramy, słuchajcie, zbieramy ewidentnie tą skórę. Mamy, słuchajcie, 8, no ale dobra. My musimy polecieć, słuchajcie, gdzieś dalej. No tutaj, słuchajcie, jest biom, który średnio mi się podoba, słuchajcie. Chodzi oczywiście o ten ciemnodębowy las. On nie jest, słuchajcie, sprzyjający, zwłaszcza do jazdy, słuchajcie, na koniku. Nie, to jest w ogóle jakaś tragedia, żeby, słuchajcie, po nim tutaj pomykać. Chociaż, ej, nie, no cofam słowa, nie jest aż tak, słuchaj. Nie, dobra, jest tragicznie, słuchajcie. Jest jednak tragicznie, wyłaź z tej no właśnie, wiedziałem, że to się tak skończy, słuchajcie. Coś tak czułem, że to się tak skończy, dobra, musimy to rozwalić. Ale i tak muszę przyznać, że naprawdę jestem z tego konia bardzo zadowolony. Ja wiem, że, słuchajcie, są różne konie w Minecrafcie. Jedne są szybsze, jedne są wolniejsze, jedne, słuchajcie, skaczą wyżej, drugie niżej. Mamy znowu kozy, siema kozy. Eluwina, dobra, słuchajcie, rozklepujemy je. I teraz zobaczymy, czy z nich, słuchajcie, coś wylecieć, wyleci. Dobra, nie, no chyba poza expem, słuchajcie, nic z nich nie leci, nie? No dobra, to jeszcze raz, czekajcie, uderzymy je. Jedną i drugą i może teraz mnie zaatakują. Nie, wydaje mi się, że, słuchajcie, dobrze poznaliśmy już tego moba. Po prostu one nie robią nic, ale są przeurocze. Idziemy oczywiście na posterunek, słuchajcie, pillagerów. No nie odpuszczę sobie takiej okazji. My możemy tutaj znaleźć na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy, więc bardzo chętnie, słuchajcie, tutaj podejdę. I tak mam tarczę, więc totalny, słuchajcie, chill. Ale i tak, szczerze, nie chciałbym się z nimi klepać. Wolałbym, słuchajcie, tutaj bezpośrednio wejść i... Aj, coś tak czułem, że to się tak skończy. Dobra, nie strzelaj już do mnie, nie strzelaj do mnie, byczku. Po prostu wolę wejść, słuchajcie, zobaczyć, jaka tutaj na nas czeka skrzyneczka i sobie stąd zawijać. Uwaga, uwaga. No, nie zaciekawie, szczerze? Szczerze nawet nie biorę sianka, bo ma... O nie, dobra, sianko biorę, bo akurat tutaj mamy. Ale słabe itemki, bardzo, słuchajcie, słabe itemki. No dobra, czy ja mogę, słuchajcie, przeskoczyć? Ja się boję, słuchajcie, na tym hardkorze skakać w ten sposób, więc wolę zrobić coś takiego. No nie strzelaj do mnie, ty patałachu, gościu, weź w ogóle spadła. Ja biorę tutaj konika i, słuchajcie, zawijamy oczywiście dalej, bo tutaj w ogóle za sekundę zrobi nam się, słuchajcie, kolejna nocka, no nie? My mamy, tak jak powiedziałem, słuchajcie, day 6, czyli dzień 6. Zaraz będzie, słuchajcie, 7, jak tak dalej. O, w brodawki to, słuchajcie, ja nie wlatuję, nie, 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 bo potem koń się, słuchajcie, z tego nie wykaraska i będzie, że tak powiem, spory problem. Dobra, a nawet nie muszę przeskakiwać. Ej, albo konie zostały usprawnione w tej wersji Minecraft 1.17, albo ten koniec jakiś wybitny. Bo do tej pory to naprawdę te konie ledwo co podskakiwały, ledwo co przechodziły w ogóle przez jakieś, słuchajcie, utrudnienia, a ten gość w ogóle, to jest niebo a ziemia. Dlatego ja nawet nie byłem tak, że tak powiem, za bardzo zainteresowany na początku braniem konia. Serio, nie byłem jakoś wybitnie za tym pomysłem, a się okazuje, że koń jest kozacki. Słuchajcie, przemierzyliśmy w tym odcinku już 3000 kratek i słuchajcie, nie widzę żadnej wioseczki. To mnie, szczerze mówiąc, dość niepokoi, bo te wioski, słuchajcie, to jest coś, co absolutnie decyduje o tym, gdzie ja, słuchajcie, w Minecrafcie zamieszkam. Naprawdę, słuchajcie, to mnie dość tutaj niepokoi. Oj, w dodatku, oj, już myślałem, że konik, słuchajcie, będzie się nam podtapiać, ale na szczęście nic takiego się nie stało i to jest naprawdę problematyczne, bo ja bym serio chciał już się gdzieś tutaj osiedlić i po prostu zamieszkać, a my nie jesteśmy za bardzo, słuchajcie, w stanie przez to, że po prostu nie mogę znaleźć tej wioski. Jeszcze jakieś creepery, nie creepery. No tutaj, słuchajcie, bardzo ciekawie się robi. Naprawdę, bo jest i lasek, i pustynia. I wiecie, to może być nawet taka wioska niekoniecznie na polanie. To może być jak najbardziej, słuchajcie, wioska na przykład w właśnie tym biomie, gdzie jest las. No nie, świerkowe, ale po prostu, słuchajcie, wioska. A ja takiej po prostu nie widzę. Nigdzie, słuchajcie, serio. Totalnie nie mogę znaleźć żadnej wioski. No dobra, słuchajcie, schodzimy i robimy sobie jakiś mikro domeczek tylko żeby przekimać, bo wy wiele razy powtarzaliście, aby właśnie nocki przesypiać w tym Minecrafcie, aby nie kozaczyć, nie latać tutaj z tymi mobkami w klepę, więc słuchajcie, robimy coś takiego, stawiamy oczywiście łóżko i szybką kimę tutaj odklepujemy, zobaczymy w ogóle, który to będzie dzień, 7, 6, 8, coś takiego, czekajcie, zabieram oczywiście tą łóżeczko, czekajcie, day 7, dobra, słuchajcie, 7 dzionek, tam w tamtą stronę, słuchajcie, za siebie poleciałem, tam niestety przejścia nie ma, więc my zmuszeni jesteśmy lecieć w tę stronę, ale tam, słuchajcie, z kolei jest jakiś las, więc w ogóle znowu las i znowu koniem po lesie, to naprawdę nie jest najlepszy pomysł. Biom to jest natomiast ten Giant Tree Taiga, czyli te wielkie właśnie, słuchajcie, tak naprawdę to się sekwoja chyba nazywa w prawdziwym świecie, no nie? A jeśli nie sekwoja, to coś w tym stylu, słuchajcie. To są te właśnie gigantyczne, słuchajcie, świerkowe drzewka i wobec tego po tym lesie, że tak powiem, całkiem spoko się jednak śmiga. No nie ma jakichś wielkich problemów, ale no chciałbym, tak jak mówiłem, słuchajcie, znaleźć wioskę, to jest dla mnie priorytet, a jednak lasy i wioska to tak średnio się łączy, no nie?
kolejna łąka i słuchajcie, kolejny brak wioski. Nie kumam tego totalnie, słuchajcie. Miejsce jest naprawdę całkiem urocze. Serio, bardzo mi się podoba. Tylko że serio, dalej jest brak wioski. To jest turbo, ale to słuchajcie, turbo dziwne. Mamy tutaj złączenie różnych biomów, więc to jest jak najbardziej miejsce pode mnie. Naprawdę, możecie mi wierzyć bądź nie, ale ja bym tutaj bardzo chętnie zamieszkał. Tylko dajcie mi wioskę. Nawet tam jest Flower Forest czy coś w tym stylu. Ej, właśnie przemierzam największą polanę, na jakiej w ogóle chyba byłem w historii całego Minecrafta i nie ma żadnej wioski, więc albo słuchajcie, zmienił się jakiś generator map, gdzie teraz serio, ewidentnie po prostu wioski się pojawiają rzadziej, albo nie wiem, ciężko mi słuchajcie określić, bo na początku, przecież w pierwszym odcinku tej serii mieliśmy chyba ze 3 wioseczki obok siebie, dosłownie słuchajcie, obok siebie, więc to by totalnie zaprzeczało temu, co właśnie mówię, że ten generator się zmienił, bo naprawdę słuchajcie, teraz w tym momencie, nie wiem kiedy widziałem tak dużą równinę, serio, naprawdę, z kilka dobrych minut słuchajcie ją oglądam, co zresztą widać po tym, że zaraz znowu nam zajdzie słuchajcie słońce. Nie, naprawdę, serio, jest olbrzymia i dalej słuchajcie nic nie ma, nie? Znowu są kozy, eluwina. Dobra, szybkie słuchajcie spanko, bo znowu słuchajcie jest nie za przyjemnie, że tak powiem i po prostu musimy lecieć w kimkę. To będzie wtedy słuchajcie 8 dzień, więc stawiamy tutaj łóżeczko, pyk, pyk, pyk. Mam nadzieję, że nic mi się słuchajcie tutaj nad głową nie zrespi i że po prostu creeper mi nie wleci do tej mojej mikrojamy, czy jakkolwiek słuchajcie to nazwać. Wyrzućmy sobie te płotki, weźmy właśnie to łóżeczko, bo to łóżeczko to akurat się słuchajcie tak fest przyda. I słuchajcie, przemierzyliśmy 6000 kratek, nie? No naprawdę słuchajcie dużo i dalej cisza. Dalej słuchajcie wioski nie ma, więc to chyba nie był jednak najlepszy pomysł, aby odchodzić z tamtych lokalizacji. Serio, ja wiem, że to jest jakiś przypadek, że akurat te wioski się teraz nie respią, ale z drugiej strony, no serio, no bez przesady, naprawdę może to wcale nie jest żaden przypadek. Ej, tutaj jest biom Flower Forest. Jakbym ja chciał tutaj, słuchajcie, zamieszkać. Ej, serio, naprawdę, uwierzcie mi, ale wiecie, milionowice, czy nawet, słuchajcie, ten serwer, gdzie była wojna gang USA kontra gang Polski. Wszystko to się, słuchajcie, działo zawsze w tych biomach właśnie Flower Forest. Tutaj zawsze było tak kozacko. Tylko, że teraz nie ma wioski, no. Jak ja mam tutaj, słuchajcie, zamieszkać, jak tu nie ma wioski? No naprawdę, gdyby tutaj była wioska, to od razu bym tu zamieszkał. Ej, to miejsce ma naprawdę gigapotencjał. Słuchajcie, są ruiny portalu. Ja cały czas jakby oscyluję wokół tego samego miejsca. Wie, o ja chyba jednak nie skorzystam, słuchajcie, z tych ruin portalu, bo one są zalane lawą, a ja nie chcę jednak tutaj przez lawę być, słuchajcie, zalany. Ale chciałem powiedzieć, że cały czas tutaj śmigam właśnie po tej okolicy i muszę przyznać, że jest bardzo, ale to bardzo urokliwa. Oczywiście poszukuję tutaj cały czas wioski, no nie? Bo tutaj to na tym mi zależy. Ja nie muszę mieszkać przy samej wiosce, ale chciałbym mieć ją w miarę blisko. Ta polana, czy nazwijmy to łąka, jest naprawdę bardzo duża, słuchajcie, jest bardzo, bardzo duża, więc tutaj szansa, słuchajcie, na wioskę jest spora, a przynajmniej w Minecrafcie, który do tej pory znałem, czy tam 1.16, czy coś w tym stylu, to już tych wiosek z 5 by się tutaj namnożyło, nie? A w tej wersji, słuchajcie, 1.17, no kurczę, nie ma tej wioski, nie? Miejsce jest naprawdę fajne. Z jednej strony mamy góry, brzozy, las, słuchajcie, z ciemnym dębem, mamy tam oczywiście dalej te polany, mamy wielkie, słuchajcie, też iglaki, no naprawdę miejsce jest kozackie i wydaje mi się, że słuchajcie, my się w nim zatrzymać na razie zatrzymamy. Pytanie, czy zostaniemy tutaj na zawsze? No to jest akurat właśnie całkiem niezłe pytanie, bo ja będę musiał znaleźć w pobliżu gdzieś, słuchajcie, wioseczkę. Jeśli się okaże, że słuchajcie, wioseczki nie będzie, no to wówczas zrobi nam się, słuchajcie, delikatnie rzecz ujmując, problem. Ale gdybyśmy znaleźli wioskę, to już by było naprawdę spoko. Słuchajcie, pomyślałem o tym, żebyśmy zamieszkali na tej oto, słuchajcie, wysepce. Ona będzie o tyle spoko, że jest oddzielona wodą od wszystkiego. Więc to jest chyba całkiem bezpieczne miejsce. Tylko zatnijmy sobie na razie drzewa, żeby po prostu one nam nie przeszkadzały. Przyprowadzimy tutaj konika, zrobimy oczywiście jakieś, słuchajcie, tutaj przejście, mostek, nie mostek wodny, ale to jest, przez to, że to hardcore, to wiecie, ja się po prostu troszeczkę cykam tutaj wszystkiego wokół, a to będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Będziemy mieli po prostu tutaj w miarę bezpiecze, tylko oczywiście musimy jeszcze ten teren wyrównać i to właśnie teraz uczynię, zanim, słuchajcie, nadejdzie nocka. No to może już wtedy będziemy mieli właśnie pierwszy nasz domek postawiony. Znaczy oczywiście, wiecie, on będzie prowizoryczny i tak dalej, ale przynajmniej będzie. I to by było kozackie. Więc póki to, słuchajcie, właśnie sobie tutaj to zróbmy. Tylko musimy jeszcze ściąć tego dęba, żeby on nam nie przeszkadzał. Dobra, dobra. Wiadomo, że z tymi drzewami tutaj to będzie wyglądało o wiele lepiej, ale to potem je najwyżej, słuchajcie, nasadzimy. I teraz tak, mamy w miarę płaską tutaj wysepkę, na której naprawdę można coś fajnego, słuchajcie, postawić. Czekajcie, tylko wydłużmy sobie i wszerz, i wzdłuż właśnie tą wyspę, żeby, słuchajcie, była bardziej jakby ustępna i żeby tutaj dało się, słuchajcie, coś bardziej sensownie właśnie postawić. Jakiś domek.
domeczek, nie domeczek, cokolwiek mi się tam będzie akurat w tym momencie chciało. Tutaj też, słuchajcie, myślę, że moglibyśmy, patrzcie, zrobić tak, moglibyśmy zrobić tak, moglibyśmy zrobić tak. Teraz, słuchajcie, jeszcze w dodatku tak. Ej, myślę, że to będzie fajne miejsce, słuchajcie. Myślę, że naprawdę to będzie kozackie miejsce. Tylko serio, znajdźcie mi teraz jeszcze do tego wszystkiego wioskę. Pierwszy domek, słuchajcie, możemy postawić, kurczę, nie wiem, no nawet, słuchajcie, z sandstone'u. A dawajcie sobie postawimy z sandstone'u, co nam szkodzi. Mamy trochę tych bloczków, to akurat myślę, że spoko. Patrzcie, tutaj sobie postawimy, tutaj sobie postawimy. Tutaj sobie damy zaraz jakąś, słuchajcie, szybkę. Ej, będzie kozaczek, taki pierwszy biedny domek. Taki, wiecie, jak się kiedyś, słuchajcie, budowało, jak się zaczynało grać w Minecrafta. Taki najbiedniejszy na całym świecie postawimy. Ale za to będzie postawiony, słuchajcie, z serduszkiem, z miłością, ja go będę, słuchajcie, wielbił. Dobra, stawiamy tak, tutaj, słuchajcie, zrobimy coś takiego i tutaj właśnie, słuchajcie, będą drzwiczki. Ej, piękny będzie ten domek, naprawdę, słuchajcie, czekajcie, zrobimy tak. Ej, już mi się podoba, słuchajcie, już mi się podoba. Dobra, wywalamy to, teraz musimy oczywiście wbić się na dach, żeby w ogóle ten dach, słuchajcie, tutaj zrobić. Dobra, pyk, 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 pyk. Ej, jest super, słuchajcie, jest naprawdę super kozackie. Wiecie, jak ja się cieszę, że robimy w ogóle tą serię minecraftową, tą z hardcora, naprawdę, to jest takie troszeczkę moje dzieciństwo na nowo, że tak powiem, postawione, bo ja jednak, no, w tego survivala kiedyś, tam dawno temu, to bardzo dużo grałem, więc naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę. Ej, beznadziejnie to wygląda, ale też o to w tym wszystkim chodziło. Super. Dobra, postawimy sobie, słuchajcie, teraz crafting. Postawimy też sobie, słuchajcie, dwa piecyki. Czy my mamy piasek? Nie mamy chyba za bardzo piasku, nie? To nie zrobimy sobie w takim razie szybek, ale to za... A mamy piasek, idealnie. Dobra, to czekajcie, tutaj zrobimy tak, tutaj damy, słuchajcie, połowę... Oj, nie zabrałem węgla, kurczę. Dobra, niech nam się przepala już drewnem. Tego drewna i tak wokół jest tak dużo, że niech się po prostu przepala. I zrobimy sobie właśnie tutaj szyby. A teraz, słuchajcie, jeszcze dobrze byłoby zrobić drzwi. Akurat drzwi akacjowe, co jak co. Można mówić różne rzeczy o drewnie akacjowym, ale akurat drzwi są kozackie. Więc te drzwi sobie tutaj zostawimy. Tutaj też damy sobie sandstone, słuchajcie. Nie, no tragicznie to wygląda, naprawdę. Musicie mi to wybaczyć. Zrobimy, słuchajcie, posadzkę z tych desek. O, zrobimy z tych desek i nikt nie będzie narzekać. Będzie pięknie, wspaniale. Nie, naprawdę genialny będzie ten domek. Naprawdę genialny. Budownictwo, słuchajcie, no po prostu pełną gębą. Tak się chyba mówi, nie? Tutaj też wywalimy to. Zrobimy teraz tak, zrobimy teraz tak. I słuchajcie, dajcie mi tutaj właśnie szybę. Dobra, niech to się przepala też tym. Mnie to tam średnio teraz interesuje. No i co, robimy, słuchajcie, szybki, czy robimy klocki pełne? Ja myślę, że szyby zrobimy, słuchajcie, będzie ich nie dość, że więcej, to będą lepiej wyglądać. Tutaj też, słuchajcie, zrobimy oczywiście szyby i tutaj też zrobimy, słuchajcie, szyby. No dobra, w takim razie, słuchajcie, jesteśmy bezpieczni, nie pozostaje nam nic innego, jak dostawić też oczywiście łóżeczko. I łóżeczko, słuchajcie, mogłoby być w tę stronę. Patrzcie, pyk, idziemy w takim razie, słuchajcie, w kimę, kolejną w kimę, słuchajcie, na naszym hardkorowym świecie. I teraz, słuchajcie, mamy aktualnie day 9, czyli mamy, słuchajcie, 9 dni. To jest prawie 10 dzień, tam akurat jest konik, no ale wiadomo, że konika atakować nikt, słuchajcie, nie będzie, nawet nie będzie próbował, no bo oni by się co najmniej cykali mojego, słuchajcie, konika tutaj w ogóle tykać. Bierzemy sobie, słuchajcie, tą brzuskę i teraz myślę, że można by sobie to przerobić oczywiście na więcej, słuchajcie, deseczek. I co, zrobimy sobie jakiś taki najprostszy most na świecie? Ja myślę, że tak, słuchajcie, zróbmy sobie taki naprawdę prowizoryczny most, żeby po prostu było cokolwiek, no nie? Można, słuchajcie, to myślę speed bridge'em bez najmniejszego problemu, żeby po prostu szybciej to poszło, ale też chciałbym, żeby on był taki troszeczkę niesymetryczny, więc zaraz go pociśniemy też, słuchajcie, na ukos, no właśnie w ten sposób. Dobra, ej! Spoko, bardzo proste, ale jakby wiecie, my dopiero zaczynamy ten survival, więc naprawdę no, nie powinno was to dziwić, że to jest takie, słuchajcie, maksymalnie proste do granic możliwości. Niech to się dalej, słuchajcie, przepala. Ja na pewno będę chciał jeszcze zrobić właśnie tutaj skrzyneczkę postawić. Odłożymy sobie tutaj jakieś podstawowe itemy. Mamy też enchanting table, więc enchanting table moglibyśmy postawić tutaj. No i słuchajcie, mamy 10, a jeszcze mamy grindstone, to grindstone możemy dać tutaj. Mamy, słuchajcie, ten obsydian, który na pewno, słuchajcie, trzeba będzie wykorzystać właśnie na portal. Wiem, że tym można pokolorować w ogóle tabliczkę, to ej, czekajcie, swoją drogą, może byśmy zrobili sobie tabliczkę, co? Zaraz, że tutaj mieszka Berka czy coś w tym stylu, nie? Mamy też, słuchajcie, jedną sadzonkę brzuskie, to sobie posadźmy akurat. Mamy też, słuchajcie, bone mille, więc możemy ją sobie właśnie, słuchajcie, wyrosnąć. Niech ona tutaj będzie. Mamy też, słuchajcie, kwiatki, więc zróbmy, żeby było ładnie, słuchajcie. Dawajcie, zróbmy, żeby było serio tutaj tak bardziej klimatycznie. Ja myślę, że to będzie super, jak tutaj po prostu będą kwiatki posadzone. No i mamy też, słuchajcie, trzcinę cukrową. Tak, trzcina, to już mówiłem wiele razy. Musimy, słuchajcie, jako że to jest survival, postawić jej naprawdę, słuchajcie, sporaśną ilość, żeby po prostu nam się tutaj respiły, słuchajcie, potem te trzciny na, wiecie, książeczki i na inne duperele. Dobra, spokojnie, tyle nam wystarczy. Myślę, że na razie, słuchajcie, więcej nie ma potrzeby.
Ale ja chciałem, słuchajcie, zrobić tą tabliczkę, nie tabliczkę, tutaj czekajcie, zrobimy w ogóle zaraz może jeszcze jedno drzewko w tym miejscu, o na przykład, czekajcie, czy ono w ogóle wyrośnie w tym miejscu? Wyrośnie, dobra, idealnie, no to słuchajcie, ścinamy, robimy tą tabliczkę i podpiszemy sobie właśnie, że tutaj mieszka Abergson, dobra, nie mam kolejnej sadzonki, chyba kolejnej sadzonki, słuchajcie, mieć nie mam, ale zrobimy sobie tą właśnie tabliczkę, dobra, pyk, zrobimy sobie pyk, zrobimy sobie pyk i tutaj robimy tak, tu mieszka Aberka. Dobra, idealnie. Teraz powinienem móc wziąć to i to pokolorować. O, glow and behold and advancement made. Ej, super to wygląda, bo to w nocy pewnie jeszcze świeci w dodatku, nie? Fajnie, naprawdę, słuchajcie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Tutaj, słuchajcie, nie ma czym się... Dobra, tymi deskami... Naprawdę, ja mogę przypalić już byle czym, serio. Niech mi się to nawet przypala tymi deskami. Ja mam to totalnie gdzieś, nie? Tylko, że trzeba będzie właśnie pogarnąć, słuchajcie, tej temy, bo tych temów mamy tutaj bardzo, bardzo dużą ilość. Tutaj zamiast tego, to kurczę, niech mi się mięsko przepala. Więc moi drodzy, ja tylko tyle powiem. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Przeżyliśmy w Minecrafcie, słuchajcie, 10 dni. Jeśli chcecie więcej takiej serii, to oczywiście bądźcie na bieżąco i wbijajcie, słuchajcie, jeszcze na sklep www.abraety. Pierwszym w opisie. Czekają na was epickie bluzy, kurbeczki, mnóstwo innych rzeczy. Abraetym i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem odręcznie podpisanym przeze mnie gratis. Ale ich jest ograniczona ilość, są tylko do wyczerpania zapasów, więc pospieszcie się, bo tak jak mówię, nawet kupując samą bluzę, już autograf macie w gratisie. Www.abraety, pierwszym w opisie. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzineczka, eleczko i pół!